Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Dzisiaj zapraszam na zapowiedzi wydawnicze pierwszego kwartału 2022 roku. Postanowiłam, że będę kontynuować ten cykl, który rozpoczęłam w zeszłym roku i którego udało mi się nie porzucić przez cały rok, tak więc w tym roku również będę te zapowiedzi nagrywać. Będą one kwartalnie, tak samo jak w zeszłym roku, z tym, że nie będę ich nagrywać na początku każdego kwartału, tylko gdzieś tak w połowie, tak jak właśnie w tym pierwszym kwartale. W związku z tym, że w Polsce wydawnictwa dosyć późno informują nas o swoich premierach i zapowiedziach, tak więc gdybym nagrywała je na początku, gdybym zabrała się za to od razu w styczniu, to tak naprawdę mogłabym Wam powiedzieć tylko o kilku książkach i to najpewniej ze stycznia, a tych, które ukazały się później, o których dowiedzieliśmy się później, jeszcze bym pewnie nie wiedziała, dlatego postanowiłam robić to w takiej formie. Myślę, że gdzieś właśnie w tym drugim miesiącu kwartału takie zapowiedzi będą się pojawiały. Dzisiaj mam dla Was kilka naprawdę ciekawych propozycji, ponieważ wiadomo, grudzień to jest taki sezon ogórkowy na rynku wydawniczym, natomiast nowy rok, styczeń, luty, marzec to jest zatrzęsienie cudownych, naprawdę świetnie zapowiadających się książek. I tym sposobem właśnie zaczniemy sobie oczywiście od stycznia, od 12 stycznia, bo tego dnia premierę miała książka wydawnictwa Pauza, Komodo. Jest to chyba czwarta książka Davida Vana wydana w Polsce. Książka, która już na ten moment, a minął dopiero miesiąc od jej premiery, zebrała mnóstwo pozytywnych opinii. Wiele osób okrzyknęło ją jedną z najlepszych książek tego autora. Ja osobiście jeszcze z książkami Davida Vana styczności nie miałam, natomiast pozytywne opinie wielu czytelników bardzo mnie do Komodo zachęciły. Mamy tutaj historię kobiety, która wyjeżdża swoją matką na wyspę Komodo i tam będą odgrywały się najróżniejsze relacje właśnie na linii matka-córka, ale także różne inne relacje rodzinne. Brzmi to bardzo ciekawie. Ja wiem, że książki wydawnictwa Pauza są bardzo dobre, to jest raczej ta literatura z wyższej półki, także nie przewiduję tutaj wielkiego rozczarowania, a tak jak wspomniałam, zdecydowanie mam tę książkę w swoich czytelniczych planach. Koniecznie dajcie znać, jeżeli już mieliście okazję Komodo przeczytać i jakie są Wasze odczucia na temat tej książki. Również 12 stycznia nakładem wydawnictwa YA, chyba tak to wydawnictwo powinno się wymawiać, albo YA, no ale chodzi oczywiście o literaturę Young Adult, ukazała się książka Krew i Popiół Jennifer L. Almentraut, książka, o której było bardzo, bardzo głośno, zarówno na polskim BookTubie i Bookstagramie, jak i tym zagranicznym, ponieważ autorka jest dosyć popularna, możecie kojarzyć ją z takiej serii, która wychodziła kilka lat temu, która nazywała się Obsidian. W Krwi i Popiole mamy rzekomo do czynienia z literaturą high fantasy, natomiast ja tę książkę miałam już okazję przeczytać i nie uważam, że jest to literatura high fantasy. Raczej jest to typowa przedstawicielka literatury fantastycznej młodzieżowej, ponieważ główna bohaterka to 16- czy 17-latka, która została wybrana, naznaczona tak naprawdę tuż po urodzeniu. Została wybrana do roli ascendentki, która w książce nazywana jest panną. Ma odgrywać bardzo ważną rolę w swoim społeczeństwie, w społeczeństwie, w którym przyszło jej żyć. Jest to bardzo waleczna bohaterka, która nie do końca zadowolona jest z roli, jaką jej przypisano. Ja tę książkę już miałam okazję czytać i opowiadałam o niej troszkę w podsumowaniu stycznia. Jest to typowa, według mnie, przedstawicielka właśnie takiej literatury młodzieżowej, fantastycznej. Ja nie jestem fanką tego typu książek, natomiast widziałam, że zbiera naprawdę sporo dobrych recenzji. Ta książka na pewno będzie miała wielu fanów, także jeżeli lubicie książki w stylu właśnie Sarah J. Maas, to jest duża szansa, że ta książka również przypadnie Wam do gustu. 18 stycznia swoją premierę miała książka autorki Etta Frum, książka, która nosi tytuł Pamiętaj, że nie jesteś mężczyzną. To jest kolejna książka, którą już miałam szansę czytać, tym razem w oryginale, w języku angielskim, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu czytałam tę książkę. Jest to historia pokoleniowa, w której bohaterowie przenoszą się z Palestyny na Brooklyn, ale tak naprawdę nic w ich życiu się nie zmienia, ponieważ dalej wychowują się w kulturze takiej bardzo mocno muzułmańskiej, bardzo konserwatywnej. I mamy tutaj narrację poprowadzoną z trzech perspektyw. Mamy przeszłość, lata chyba 90. z tego co pamiętam, i matkę naszej głównej bohaterki, która właśnie jeszcze żyła w Palestynie, została tam wydana za mąż i razem ze swoim mężem i jego rodziną przeprowadziła się na Brooklyn. Mamy perspektywę 18-letniej Day, to jest właśnie ta główna bohaterka, której perspektywa zdaje się być najważniejsza, ale równocześnie najbardziej oddalona od tych konserwatywnych wartości, najbardziej nowoczesna, najbardziej współczesna, najbardziej amerykańska, ponieważ ją tak naprawdę poza rodziną i poza wychowaniem nic nie łączy z krajem, z którego pochodzi. Jest już niemal w 100% Amerykanką oraz perspektywa jej babki, która z kolei właśnie jest tą strażniczką tej kultury i która wychowuje swoje dzieci w duchu muzułmańskim. Natomiast Deja troszkę się buntuje gdzieś z tym zasadą. Przede wszystkim nie chce wychodzić za mąż w tak młodym wieku. Jest to bardzo przejmująca historia i na pewno warta uwagi, także zdecydowanie polecam Waszej uwadze. I przechodzimy już do 26 stycznia, ponieważ to właśnie tego dnia wyszło najwięcej nowości, które mnie osobiście interesują i o których chciałabym Wam opowiedzieć. I mam tutaj książkę Ostatnia prawdziwa singielka, Lauren Ho. Książka, która została wydana nakładem wydawnictwa Kobiece. Jak widzicie, ja tę książkę już kupiłam, natomiast jeszcze jej nie czytałam. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ ma to być taka współczesna Bridget Jones, połączenie w zasadzie Bridget Jones i bajecznie bogatych Azjatów. Tej drugiej książki ani filmu nie znam, także nie wypowiem się, ale Bridget Jones całkiem lubię, szczególnie tę filmową, bo książkowa już nie pamiętam. Czytałam chyba kiedyś, jak byłam młodsza. Natomiast zdecydowanie to ta filmowa skradła moje serce.
I o tej książce słyszałam już bardzo dużo pozytywnych recenzji. Ma to być taka naprawdę zabawna, lekka, humorystyczna opowieść o kobiecie, która ma około 30 lat, czyli jest mniej więcej w moim wieku. No wiecie, takie naprawdę udane życie, ma świetną pracę, ma udaną karierę, natomiast nie ma męża, a jej taka też znowu konserwatywna, azjatycka rodzina pragnie tylko tego, aby wyszła ona za mąż, ponieważ uważa, że powinna sobie znaleźć męża i to raczej szybciej niż później. Bardzo jestem tej książki ciekawa, mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście coś takiego lekkiego, przyjemnego, odprężającego. Na pewno nie spodziewam się tutaj jakichś wielkich refleksji czy jakiejś bardzo ambitnej literatury. Mam po prostu nadzieję, że będę się przy niej dobrze bawić. I znowu, jeżeli już czytaliście tę książkę, bo wiem, że sporo osób już ją czytało, to koniecznie dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na jej temat. Czy rzeczywiście sprawdza się w roli takiego przyjemnego czytadła, czy raczej jest czymś, na co nie warto poświęcać swojego czasu. Kolejna premiera 26 stycznia to coś, co obecnie czytam, a jest to książka Tahereh Mafi, Gorzki smak jej wielkiej radości, czyli znowu mamy tutaj klimaty podobne jak w książce Pamiętaj, że nie jesteś mężczyzną. Tahereh Mafi tutaj porusza historię 17-latki w 2003 roku, czyli 2 lata po zamachach na World Trade Center, w roku, w którym Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Irakowi. To jest taka historia, która ma być bardzo, bardzo smutna, ponieważ główna bohaterka jest w takim bardzo złym momencie swojego życia, mimo że ma dopiero 17 lat, to po pierwsze zmarł jej brat, po drugie jej matka no nie do końca sobie z tą stratą radzi, wiadomo, jednak jest to matka, która straciła własne dziecko, a ojciec ma jakieś problemy z sercem, nie do końca jeszcze wiem tutaj, o co z tym ojcem chodzi, ale ta relacja chyba też nie jest jakaś bardzo dobra. Ta książka zapowiada się na taką naprawdę ciężką. Ja pamiętam, że czytałam kiedyś, Gdyby ocean nosił twoje imię, ale nie pamiętam, żeby ta książka była tak dobrze napisana. To znaczy ja tutaj po przeczytaniu około 100 stron, jakoś wydaje mi się, tak, dokładnie 102 strony przeczytałam tej książki i bardzo podoba mi się to, jak ona jest napisana. Ona ma taki naprawdę dojrzały język, który bardzo do mnie trafia. I nie pamiętam, żeby to samo było w książce, Gdyby ocean nosił twoje imię, ale być może po prostu gdzieś mi to umknęło. Zresztą ja tamtą książkę czytałam w języku angielskim, więc może tutaj to też jest zasługa tłumaczki Kai Makowskiej. Natomiast rzeczywiście ta książka na razie bardzo mi się podoba, zapowiada się bardzo obiecująco, więc na ten moment Wam ją polecam, ale na pewno jeszcze o niej na moim kanale usłyszycie w podsumowaniu lutego. I ostatnia książka, która miała swoją premierę 26 stycznia i jest to zarazem ostatnia premiera stycznia, to książka, którą również na pewno będę czytać, a jest to Anne z Zielonych Szczytów, czyli po prostu nowe tłumaczenie słynnej Ani z Zielonego Wzgórza. Jestem tej książki bardzo ciekawa, ponieważ samo tłumaczenie, sam tytuł już wywołał falę takiego oburzenia w internecie, że ja po prostu siedziałam i czytałam komentarze z popcornem w ręku dosłownie, bo nie sądziłam, że tytuł książki może w ludziach wzbudzić tak złe emocje, że aż tak bardzo mogą wyzywać tłumaczkę, wydawcę w związku właśnie z tytułem książki tak naprawdę. Ja rozumiem, że dla wielu osób ta książka jest bardzo osobista, bardzo sentymentalna, natomiast to jest tylko tytuł, tak naprawdę w tej książce się nic nie zmienia, to znaczy to jest ciągle ta sama historia. Tłumaczenie jest nowe i z tego co słyszałam jest ono bardzo dobre, a właśnie ludzie oceniali tę książkę tylko i wyłącznie na podstawie tytułu. To mnie zawsze zaskakuje, bo wiecie, to nie jest tak, że nagle ktoś zabiera nam stare tłumaczenie Ani Zielonego Wzgórza i już nigdy nie będziemy mogli go czytać, tylko po prostu pojawia się nowe, jest coraz więcej możliwości, coraz więcej opcji, a z tego co wiem, to pierwsze tłumaczenie, mimo tego, że jest dla nas kultowe i które bardzo dobrze znamy, to ono nie jest dobre i dosyć mocno odbiega od oryginału, natomiast właśnie to tłumaczenie, którego podjęła się Anna Bańkowska, jest wierne, a ja bardzo lubię wierne tłumaczenia i już nie mogę się doczekać czytania tej książki, bo wydaje mi się, że ja będę fanką tego tłumaczenia, właśnie dlatego, że ja bardzo lubię wierne tłumaczenia, a też nie jestem jakoś bardzo przywiązana do Ani Zielonego Wzgórza, dla mnie to może być Ani Zielonych Szczytów, to znaczy pewnie w swojej głowie gdzieś tam dalej to będzie Ania. Natomiast ja sobie zawsze bardzo cenię nowe tłumaczenia właśnie klasycznych książek, bo po prostu jestem ciekawa innej perspektywy, a też cieszę się, że powstało właśnie to wierne tłumaczenie, bo osoby, które nie znają na tyle języka angielskiego, żeby sięgnąć po Anię w oryginale, będą mogły poznać tę książkę w innej odsłonie właśnie tej bardziej wiernej, oryginalnej wersji. Także jestem niesamowicie ciekawa, jak to wyszło i na pewno dam Wam znać tutaj na kanale również, co myślę o tym tłumaczeniu, ale jestem bardzo podekscytowana i bardzo optymistyczna do niego nastawiona. I przechodząc już do lutego, 1 lutego miała premierę książka Yoko Ogawy, czyli autorki Ukochanego równania profesora. Książka, która nosi tytuł Podziemie pamięci. Ma to być taka dystopijna opowieść o społeczeństwie uciskanym przez władzę. Trochę kojarzy mi się to z opisu z rokiem 1984 Orwella, natomiast nie jestem do końca pewna, czy jest to dobre porównanie. Tutaj z tego co wiem, to bohaterowie tej książki, to społeczeństwo ma być pozbawione pamięci, wspomnień. Wszystko ma im być powoli odbierane, wszystkie przedmioty mają tracić dla nich znaczenie, mają dosłownie być chyba pozbawiani tak naprawdę swojej tożsamości i wszystkiego, co kiedykolwiek było dla nich ważne. Bardzo jestem tej książki ciekawa, ponieważ ja nie jestem fanką japońskiej literatury, bo ona zawsze wydaje mi się taka bardzo ugładzona, bardzo troszkę momentami nawet infantylna i nie zawsze znajduję w tej książce coś dla siebie. Po prostu to nie jest styl, który mi odpowiada. Natomiast w takiej dystopijnej wersji, gdzie mamy podjęty tak trudny temat, to może być coś naprawdę zupełnie innego. Także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka wypadnie, czy mi się spodoba i myślę, że również znajdzie swoje miejsce w moich planach czytelniczych.
W lutym z kolei taki dzień, w którym pojawia się najwięcej interesujących nowości, jest 9 lutego i tego dnia premierę miały 4 książki, które chciałam Wam tutaj przedstawić. Przede wszystkim jest to książka Głośnik w głowie, czyli opowieść o polskich szpitalach psychiatrycznych, wydana nakładem wydawnictwa Czarnego. Jest to książka, w której autorka zbiera informacje na temat stanu szpitali psychiatrycznych w Polsce i w ogóle leczenia psychiatrycznego w Polsce. I niestety z tego, co wynika z opisu, nie jest to optymistyczna wizja. To znaczy ten reportaż, bo jest to właśnie reportaż, obnaża wiele braków w tym aspekcie polskiej służby zdrowia. Zresztą nie tylko w tym, ale akurat o tym jest tutaj mowa. Bardzo jestem tego ciekawa, bo jednak zdrowie psychiczne jest w Polsce dalej gdzieś tam tematem tabu, szczególnie kiedy coraz częściej słyszy się, że kolejne jakieś dotacje, pieniądze zostały odebrane właśnie na leczenie psychiatryczne, a zostały przeznaczone na jakieś bzdury typu Telewizja Polska. Więc bardzo jestem ciekawa, jak ta książka wypadnie i no myślę, że będzie to mocny reportaż i również taki, który otworzy nam oczy na pewne kwestie związane z naszym krajem. Również 9 lutego będą miały premierę 2 thrillery. Pierwszy z nich to Kobieta z sąsiedztwa, Sue Watson. Chyba to jest wydawnictwo Filia, o ile dobrze pamiętam w tym momencie. Tutaj obok mnie będzie okładka, także na pewno za chwilkę sobie zobaczycie. Ta książka zainteresowała mnie dlatego, ponieważ z opisu wynika, że jest to taki thriller, jaki ja lubię, to znaczy taki rozgrywający się na mojej przestrzeni, w jakiejś małej społeczności, tak naprawdę w jednym czy w dwóch domach. Mamy tutaj historię dwóch przyjaciółek, które są ze sobą dosyć blisko, natomiast w życiu jednej z nich dzieje się coś złego. No i chyba ta druga będzie próbowała wybadać, co to za historia. Bardzo jestem tego ciekawa, bo tak jak mówię, brzmi to dosyć obiecująco, brzmi to trochę w stylu B.A. Paris, a jak wiecie, ja czasem mam ochotę sięgnąć po coś takiego, właśnie po tego rodzaju thriller. A druga książka to Rzeczy, które robimy w ciemności i jest to polska autorka, która mieszka chyba w Danii i nazwisko również ma duńskie, więc zakładam, że wyszła za Duńczyka. I to jest historia, której akcja będzie rozgrywać się w Holandii. Mamy tutaj do czynienia z porwaniem pewnego mężczyzny. Mamy również bardzo dużo polskich wątków, także również jestem ciekawa, jak ta książka mi się spodoba. Ta książka wyszła nakładem wydawnictwa kobiecego i jest już na mojej półce na Legimi, także być może, kiedy będę miała ochotę właśnie na coś tego typu, to za jedną z tych dwóch książek, o których przed chwilką wspomniałam, się zabiorę. I ostatnia z książek, które premierę miały właśnie 9 lutego, to kolejna wydana już w Polsce książka Diane Sutherfield, czyli autorki Była sobie rzeka oraz 13 opowieści, Czarne skrzydła czasu. I to jest książka, która już w Polsce została wydana pod innym tytułem, a mianowicie Człowiek, którego prześladował czas. Ta książka ma dosyć słabe opinie na Lubimy Czytać, natomiast wydana jest przepięknie w serii butikowej wydawnictwa Albatros i myślę, że teraz właśnie po tym ponownym wydaniu zyska nowych czytelników i być może ta ocena ulegnie zmianie, także będę obserwować, zanim zdecyduję się na zakup. Sama historia ma dotyczyć mężczyzny, który jako dziecko uśmiercił kruka, chyba strzelił do niego z procy i go zabił. Później ta historia w jego dorosłym życiu gdzieś odciska na nim piętno i w związku z tym zaczynają się w jego życiu dziać jakieś dziwne rzeczy. I chyba ma to być taki motyw trochę zawierania paktu z diabłem, a jednocześnie główny bohater ma założyć jakiś dziwny, makabryczny według opisu biznes. Tak więc brzmi to dosyć ciekawie, dosyć zachęcająco, ale tak jak wspomniałam, poczekam jednak na opinię innych czytelników, bo na Lubimy Czytać ta książka ma opinię chyba 5-9, także dosyć niską, ale być może w związku z nowym wydaniem coś się zmieni, także będę czekać na te nowsze recenzje i wtedy zdecyduję, czy mam ochotę po tę książkę sięgać, czy nie. 10 lutego miało wznowienie książki, o której mówiłam już wielokrotnie na moim kanale, a ciągle jej nie przeczytałam, a są to Grona gniewu Johna Steinbecka. Z tego co wiem, to wydawnictwo Pruszyński planuje wydać wszystkie książki Johna Steinbecka w nowej oprawie graficznej, właśnie w takiej jak ta na okładce obok mnie. Grona gniewu są pierwsze, jako że jest to chyba najbardziej znana powieść tego autora i jednocześnie chyba najbardziej nagradzana. Myślę, że nic więcej tutaj na ten temat nie muszę mówić, bo jest to jednak bardzo stara książka i na pewno większość z Was już o niej słyszała. Daję tylko znać, że zostaje wznowiona w nowej szacie graficznej, także jeżeli chcielibyście zacząć kolekcjonować książki tego autora, to być może właśnie warto zaczaić się na to nowe wydanie. I przechodzimy już do ostatniej premiery lutego. Jest to książka, która swoją premierę dopiero będzie miała 23 lutego. Perfect on Paper. Książka będzie wydana nakładem wydawnictwa Young, które również jest imprintem wydawnictwa kobiecego. Mam wrażenie, że jakoś w tych zapowiedziach całkiem dużo jest właśnie wydawnictwa kobiecego. Tutaj mamy historię Darcy Phillips, która prowadzi w szkole jakąś taką anonimową poradnię miłosną, odpowiada na różne problemy miłosne swoich rówieśników. Jest to dosyć nielegalna sprawa i dlatego, kiedy właśnie chłopak, którego nie znosi, odkrywa jej sekret i próbuje go wszystkim wyjawić, zawiera z nim pewnego rodzaju umowę, w ramach której pomoże mu w odzyskaniu jego byłej dziewczyny. Z tego co wiem, jest to książka z wątkami LGBT między dwoma dziewczynami, czyli coś, czego jeszcze chyba aż tak dużo znowu na polskim rynku wydawniczym nie ma, więc bardzo jestem ciekawa, jak ten wątek zostanie poprowadzony. Bardzo chętnie tę książkę przeczytam, mimo że jest to literatura bardzo młodzieżowa, ja raczej po takie książki rzadko sięgam, a tej książki jestem wyjątkowo ciekawa. Widziałam też, że już pojawia się u wielu osób, podejrzewam, że w formie egzemplarza recenzenckiego, tak więc bardzo jestem ciekawa i wyczekuję pierwszych opinii. Mam nadzieję, że będą one pozytywne i wtedy sama właśnie zdecyduję się na przeczytanie tej książki. I przechodząc już do marca, w marcu jak dotąd wypatrzyłam sobie dwie książki, które chciałabym przeczytać. Tak się złożyło, że obie będą miały premierę 9 marca. I tutaj przede wszystkim mamy najnowszą książkę Sally Rooney, czyli Gdzie jesteś, piękny świecie. Ja uwielbiam tę autorkę za sposób, w jaki ona opisuje relacje międzyludzkie. I to też będzie historia właśnie o tym. Natomiast z tego, co gdzieś kiedyś wyczytałam, bohaterowie mają być nieco starsi, bo około 30, czyli ponownie w zbliżonym do mnie wieku. Także mam nadzieję, że ta książka naprawdę bardzo
przypadnie mi do gustu, a widziałam też takiego blerba z okładki, napisanego chyba przez New York Timesa albo przez jakiś inny duży magazyn, że jest to najlepsza jej powieść jak dotąd, także bardzo jestem ciekawa i jest to jedna z tych premier, na które najbardziej czekam w tym pierwszym kwartale 2022 roku. A druga książka, o której chciałabym tutaj wspomnieć, to książka Lauren Groff, Wyspa Kobiet. Jest to druga po Fatum i Furii powieść tej autorki. W Polsce został również wydany zbiór opowiadań Floryda. Ja miałam okazję go czytać i był taki naprawdę bardzo klimatyczny i mroczny, ale jednak był to zbiór opowiadań, więc jestem ciekawa, jak ta autorka sprawdzi się w powieści, ponieważ Fatum i Furii nie czytałam. To jest książka, która z opisu brzmi bardzo obiecująco, ponieważ opis głosi, że jest to feministyczna powieść osadzona w XII wieku. I mamy tutaj główną bohaterkę, która zostaje uznana za niegodną i wygnana z królewskiego dworu i trafia do Anglii, do jakiegoś biednego opactwa, w którym ma zostać przeoryszą. Natomiast jest to taka bohaterka bardzo waleczna i ma ona wytyczyć jakieś nowe szlaki dla zakonnic. Także brzmi to naprawdę bardzo ciekawie i bardzo oryginalnie i też czekam bardzo na tą premierę, ponieważ jestem ciekawa po pierwsze pisarstwa Lauren Groff w powieści, a po drugie właśnie takiej feministycznej książki osadzonej w średniowieczu, bo z czymś takim jeszcze się chyba nie spotkałam, a wiem, że wydawnictwo Pauza jednak oferuje dobrą literaturę i skoro założycielka wydawnictwa zdecydowała się, by wydać tę książkę w Pauzie, to na pewno musi ona być dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te premiery i zapowiedzi pierwszego kwartału 2022 roku. Koniecznie dajcie znać, na jakie książki wy czekacie, albo jakie książki już miały premierę, które bardzo wam się podobały i które bardzo gorąco polecacie. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!